Warszawa, jesteście tutaj. Proszę o 5 minut spokoju, będę zapowiadał program. Proszę nie naciskać bazerów. Proszę nie naciskać bazerów. Bazery są z familiady, proszę ich nie naciskać, bo są z familiady. Weź kurwa ojcom wytłumacz, że powinni się jakoś zachowywać. To jest Red Bull Rap i Mat. Cześć! Moi drodzy, witamy legendy w tym studiu. Czerwony pulpit, OSTR. Łódzka legenda, raper, freestyle'owiec, kompozytor, czytam z Wikipedii, producent muzyczny, inżynier dźwięku, pięciokrotny laureat Fryderyka, liryczny GOAT, członek takich grup jak Tabasco, Skill Mega, Killing Skills i Beat Brothers. Co się nie zgadza? Ej, a ja byłem u ciebie kiedyś na grillu i wiem, gdzie stał Fryderyk, on stoi cały czas tam, gdzie stał? Tak, no. Wszystkie tam stoją. Wiesz, jak pomieszczenie odkręcasz, duże. Idealnie się tam papier mieści. Powiem ci, że jak odkręcasz tą stopkę na dole, to... Nie odkręcałem. Powiedz nam, kto ci towarzyszy dzisiaj w tej rozgrywce. Lucky. Lucky będzie pomagał, bo powiedziałeś, że ty nic nie wiesz, a on tak, będzie wiedział to wszystko. To jest moja skarbnica wiedzy. Okej. Okay. Czytam z Wikipedii również. Dom Góralesko. Poznańska legenda, autor El Polako, narodowej polskiej pieśni aktualnej do dziś. Znany również jako Góral, DGE, DJ Dziadzior, Giovanni Dziadzia, hardkorowy papa, osieroconych płyt selektor, mesjasz rapu, Armani Prada, król Bragadoccio, jeden z najbardziej wydripowanych raperów początków lat 2000. Jest nazwany jako Armani Prada. Ty, no ja takiego efektownego nie miałem, ej. OSTR, autor kochana polska, narodowej polskiej pieśni aktualnej do dziś. Współtworzył takie zespoły jak Killers Group, Kasta, PDG Kartel, Benghazi czy GTW. Czy Kulop jest skarbnicą wiedzy, ponieważ ty też nic nie wiesz? Dupa. Kulop jest najszybszy. Kulop jest najszybszy. Moi drodzy, pytania, które mogą budzić kontrowersje, ale mam nadzieję, że nie. Ostry, najgorszy zakup za hajs z rapu. Oho. Nie wiem, właśnie mam pustkę, bo ja nic nie kupuję. Najgorszy zakup za hajs z rapu. Ja to zawsze zasadniczo połowę przeznaczałem na... Menaż. Dziwki, narkotyki. A połowę na jakieś głupoty. George Best polskiego rapu. Jaką cechę charakteru powinien mieć raper? Wiesz co, bajkopisarstwo chyba. Bajkopisarstwo. Tak, to jest chyba dobra cecha. Jaką cechę charakteru powinien mieć raper? Powinien być szybki. Szybki. Jak Kulop. Skromny bajkopisarz. Uwaga, mamy zmianę drużyny, bo głosowali widzowie w międzyczasie i tak to będzie wyglądać. Karą jest specyficzny live. Sprawdźcie, kto musi ją zastosować. Quiz numer jeden. Nazywa się Po jednej nutce. Poszliśmy wam na rękę, bo mówicie, że tak średnio z rapem, ale może pamiętacie, co sami zrobiliście. Pamiętasz, Adam, tytuł pierwszego utworu, jaki nagrałeś? Ale oficjalnego, czy...? Nie, pierwszego utworu, jaki nagrałeś. Tak, no. Jaki to był tytuł? Saturator. Saturator. Dopilnowałem, żeby to się nigdzie nie znalazło. Saturator, rzymski bóg rapu. Rzymski bóg soku. Gazowanej wody. Rzymski bóg soku. Czy ty pamiętasz swój pierwszy numer rapowy i jego tytuł? Nie. W takim razie po 5 punktów dla obu drużyn na rozgrzewkę. Dupa. Będzie 6 utworów. Każdy z utworów pochodzi z albumu jednego albo drugiego z was. Kto zna odpowiedź, czyj to jest utwór, ten dostaje 5 punktów. Wskazanie, z jakiego albumu pochodzi, to dodatkowe 5 punktów. To pierwszy, ten lepszy. Sprawdźcie teraz, czy... Dupa. Dźwięk dupa pochodzi od szybkich głupot, a skromny bajkopisarz ma dźwięk... Więcej niż jedno zwierzę, lama. Klasyczny internetowy żart. Wpadł, moi drodzy. Czytam pierwszy tytuł, RAP. Dupa. Yeah. To jest mój utwór. 5 punktów z jakiego albumu? Projekt do życia moment. Nie, Totem Leśnych Fuck. Ludzi, ale 5 punktów dla szybkich głupot. Tak wygląda ten quiz. Proszę ręce blisko przycisków, pyk. Łatwo, nie? Easy. Czytam tytuł numer 2, Doba. Więcej niż jedno zwierzę, lama. Czyli to utwór? No chyba mój. No chyba tak, ale z jakiego albumu? Ja zobaczę. Tak jest, to jest ten album. 10 punktów. Skromny bajkopisarz wysuwa się na dokładnie prowadzenie. Tak. Pamiętajcie, że jak kojarzycie, że nie, to nie wasz, to pewnie tego drugiego, więc jakby odpowiadajcie w obu stronach. Dupa. Zgłosili się pierwsi, czytam tytuł utworu Instynkt. Ostrego. Z jakiego albumu? Trzeciego.
No nie. Czy wiesz, z jakiego albumu pochodzi utwór Instynkt? To będzie po 5 punktów. Znaczy nie wiem, może strzelać. Strzelaj. Jakiś tylko dla dorosłych czy coś? No nie, Galerianki. 5 punktów dla szybkich głupot. Ty, to nie jest mój album. Mamy soundtrack. Remis. No soundtrack, jak to robi ten soundtrack? No Galerianki. Tytuł numer 5 to popularny żart dzisiejszego dnia. Sram na media. Dupa. DGE, nie jest to oczywiście OSTR. Dobra taktyka. Dzięki. Dobra taktyka. Z jakiego albumu? Czwartego. Dobra, przejmujemy te punkty, kurwa. No, z jakiego Tabasco albumu? Tak jest, 5 punktów skromny bajkopisarz, 5 punktów szybkie głupoty. Mamy uwaga, strategię. Kolejny mamy tytuł. Strategię. Mówię. Dupa. Mój? Tak. Album nie musi być twój solowy, musi być twój. Z Kasta Składu. Który album? Z drugiej płyty Kasta Składu. Kasta... Nie, to Tomy. Tak jest! Kasta 10 Tomy. Punktów dla szybkich głupot. Uwaga, i ostatni tytuł w tej rozgrywce brzmi Karma. Dupa. Killers Group, płyta... Operacja Kocia Karma. O. Bum! 10 punktów dla szybkich głupot. A to nie koniec, no, moi drodzy. 4-2-0, można powiedzieć, pojawiło się nam na wyświetlaczu. Jesteśmy niemal w 1/4 turnieju, ale drużyna z przyciskiem dupa dostanie szansę na podbicie jeszcze stawki. Dawaj. Dom Góralesko. Jak jesteś taki góral, to musisz rozpoznać oryginalnego oscypka. Dostaniesz 4 przygotowane przez nas oscypki. Rozpoznaj, który jest prawdziwy, a który seropodobny. Dostaniesz 30 punktów, jeśli wyłowisz prawdziwy oscypek. Co masz na myśli, mówiąc prawdziwy? Zarejestrowany znak towarowy oscypek, geograficzny, prawdziwy, najprawdziwszy. Ten nie... Można próbować. No to nie zżeraj wszystkiego, bo nie będziesz czego... Ten jest bardzo wędzony. Ten jest wędzony średnio, a ten jest wędzony najmniej. Jeden jest prawdziwy, najprawdziwszy. I teraz... Szachermacher. No wkładam do żyła, nawet jak tamtego nie poczekaj. Poczekaj. Kulo, zanim nie, wszystkie zjesz. Zanim kulo podpowiada, kabanos. Ja też bym zjadł, tylko on już to powąchał. Ten lub ten, czekaj. Ten. Adam, co? Czułem Maria. Ty, ale on już to wąchał, ja tego nie chcę. Myślę, że to był... Dobra, różowy. To jest wasz wybór. Góral z Poznania rozpoznał prawdziwy oscypek i dostaje za to 30 punktów. Mamy, moi drodzy, 70 do 20, ale nie martwcie się. Rzucamy flagami w ekran. Rzucamy flagami w ekran, możecie... Jadłem, co dawali, dziękuję. Koniec quizu numer 1, zaraz przechodzimy do dwójki. I na dwójkę. Ja już jestem po dwójce. Cześć, quiz numer 2 zaczyna się od tego, że za każde nieuzasadnione naciśnięcie bazera odejmuje 5 punktów. Więcej niż jedno zwierzę, lama. Minus 5 dla skromnego bajkopisarza, mamy 70 do 15. W każdym raperze siedzi dziecko. Przeczytam 5 zdań na temat raperów z USA. Wy odpowiadacie prawda lub fałsz. Uważajcie, będą tam takie niuansiki. Czytam zdanie numer 1. Ice-T to prekursor gangsta rapu Dupa. Oraz rapcore'u. Jeden z pierwszych symboli wschodniego wybrzeża. Fałsz. Why? Bo nie ma demu. 10 punktów dla szybkich głupot. Oczywiście Ice-T pochodzi z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Mos Def to amerykański raper i aktor znany m.in. z takich albumów jak Black on Both Sides czy The New Danger. Pochodzi ze wschodniego wybrzeża. Dupa. Prawda. Jest to prawda i kolejne 10 punktów dla szybkich głupot. Zamurowani, skromni bajkopisarze. Nie, 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 możliwość. Zamurowani, czekacie? Otwórz się czaj na następną. Nie, ja cały czas sobie wziąłem do serca, ostatni będą pierwszymi, co prawda przerekam. Czeka. Ale... Trzecie zdanie. J. Cole to jeden z największych fenomenów XXI wieku w amerykańskim rapie. Pochodzi z zachodniego wybrzeża. Więcej niż jedno zwierzę, lama. Ty chciałeś, czy ja mam powiedzieć? Prawda. Nope. J. Cole to wschodnie wybrzeże. Minus 5 punktów dla skromnego bajkopisarza. Szczerze nie słuchałem. 90 do 10. Lecimy dalej z tą encyklopedyczną wiedzą. Historia Ice Cube'a to długa lista sukcesów i dokonań. Rapowa legenda, uznany aktor filmowy, reżyser i reprezentant Compton. Kropka. Prawda. Nie, nieprawda. Czemu? A co tam jest? On nie jest Compton, Olina.
że nie jest oryginalnie z Compton? Z Long Beach? Nie. Fałsz. War? Pytania. Sprawdźmy. Nie wiadomo. Pytania są tendencyjne. Szybkie głupoty, 10 punktów. Rzeczywiście nie jest to Compton, ale zara obok. Zdanie numer 5. Dupa. Ulubiona część ciała Kulopa. Dupa. Plus 10 dla minus 5 szybkich. Dla szybkich głupot za naciskanie buzzera przed pytaniem. Dupa. Minus 5 punktów dla szybkich głupot za naciskanie pytania przed buzzerem. Więcej niż jedno zwierzę. Minus 5 punktów dla skromnych bajkopisarzy za naciskanie buzzera przed pytaniem. Minus 5 punktów dla szybkich głupot za naciskanie buzzera przed pisem. Minus 5 punktów dla skromnego bajkopisarza za naciskanie buzzera przed pytaniem. 85 do 0, ale lecimy dalej. Album True to Myself Lil TJ'a trafił na 5. miejsce listy Billboard 200. To jeden z najciekawszych reprezentantów wschodniego wybrzeża. Proszę, ty. Więcej niż jedno zwierzę. Prawda. Lama. Prawda, 10 punktów dla skromnych bajkopisarzy. W końcu udało się. Tak, jest. Wracamy, a teraz... dobrze wygląda. Więcej niż jedno zwierzę. A minus 5 punktów dla skromnego bajkopisarza. A teraz sprawdzimy jeszcze dodatkowo waszą wiedzę. OSTR. Który raper co roku w Wigilię publikuje na swoich social mediach zdjęcie z Bigosem? Malik Montana. 10 punktów dla skromnego bajkopisarza. Brawo! Drużyna szybkich głupot. Który raper podczas wręczania nagrody Grammy wypowiedział zdanie? Wiele osób zastanawia się, co bym zrobił, gdybym nie wygrał. Chyba nigdy się nie dowiemy. No? Obecnie siedzi na pustyni. Na pustyni. Kizo. Wow, sprawdzam, czy był to Kizo. Czy Kizo dostał Grammy w którym roku? Aj! Blisko było. Minus 5 punktów dla szybkich głupot. Moi drodzy, nie był to Kizo, ale też na K. Był to Kanye West. Było blisko, 80 do 15. Za chwilę runda numer 3. Quiz numer 3 nazywa się Kto da więcej? Ja zadaję pytanie, a ekipa podaje liczbę odpowiedzi, których jest w stanie udzielić. Jeśli drużyna przeciwna uważa, że wymieni więcej prawidłowych odpowiedzi, Myślę, mówi ja, więcej. To nie ja, jestem złodziej. A jeżeli nie, mówi pas. Zespół, który wylicytuje, odpowiada pierwszy. Jeśli odpowie na wszystkie, zgarnia tyle samo punktów, co udzielił odpowiedzi. Jeśli wymieni mniej prawidłowych odpowiedzi, ty, traci to, tyle punktów. Możesz to jeszcze raz przeczytać, bo ja się Słuchajcie, ilu jesteście w stanie, pytam drużyny żółtej, wymienić aktywnych polskich raperów, którzy ukończyli 45. rok życia. Rzucajcie na razie liczbę. Ilu? Ilu jesteśmy w stanie wymienić? No, co najmniej... 10. 10. Wymienicie więcej, czy nie? Nie. Pas? Nie, to proszę, że pas. Pas. Dobra. Wymieniajcie 10 raperów. Ja zacznę. No. Aktywnych po 45 roku życia. Tak. Ostry. Ale już mi postawił. A po ilu? 45. Nie, 40 miało być. No nie. 45? No. Ja pierdolę, mogę słuchać ty. No cóż, no dobra, dobra, 10, dobra, lecimy. 10, docieramy. Lecimy. Snoop Dogg. Polskich. Polskich. Mogę. Ale Snoop Dogg jest z Łodzi. Ostry jest jeden, już. No jeszcze dziewięciu ziom jesteś w chacie, że z Łodzi. No. Tede. Tede jest, jeden. Peja. Dwa. Trzy. Cztery. Teraz piąty. Czekaj. No, piąty kto? Włodni. Włodni. Jest. Wilku. Jest. Leroy. Jest. DJ Kostek to też nie jest raper, tak? No nie. Ale no ja, rapował w New Dawn, rapował. O, rapował. Osiem, jeszcze dwóch. Dziewięć. Nie, już wam i tak dodałem dwóch po drodze. Iceman, Kulopele. Wjeżdżamy. Paszport. Mam tam. On mi wygląda na 30. Nie no, tylko 28 max. Kalambury. No ale Sokół. Tak jest! Udało się, moi drodzy.
10 jest, punktów dla szybkich głupot, a ja tylko widzom powiem, że raperzy po 45 roku życia aktywnie nagrywający to m.in. Fazi, Peja, Tede, Włody, Kosi, Pono, Bilon, Borikson, Pich, Sobota, Sokół, Wilku albo Rahim. Drużyna Czerwonych zaczyna licytację tym razem. Wymieńcie grupy, kolektywy lub jak kto woli rapowe składy w Polsce. Ile takich składów? Uznajmy, że skład to więcej niż jedno zwierzę. Ile takich lam na polskiej scenie jesteście w stanie wymienić? Niech będzie 15. 15. Przebijecie to? Jeszcze raz? Składy, kolektywy rapowe, nagrywające zespoły. W Polsce. Więcej niż 15, dacie radę? 16. No przebijacie to? 17. 17. 18. 18. 19. 19. Let him do it. 19. Tobiasz ma liczydło i liczy. Molesta. Yes. Kangru. Yes. Wienie i Pele. Yes. Zip skład 4. Zipera 5. WWO 6. Tabasco 7. 1000 8. Dobra, Paktofonika 9. Pocahontas 10. Kaliber 44 11. Dobry jest, dobry jest. Kasta skład 12. Chyba słucham prawda. 12. Zaczekaj. Chyba masz. Poczekaj. A sądząc dalej. Też po składach, chyba wciąż masz CD. Problem. Jest. PZ Nun. Jest. Discret Practic. 15 według Tobiasza. Jeszcze 4. No dobra, to po łódzku White Widow. Z Łodzi jest jeszcze Ordina. 4. Dobrze. 2. Nie w tą stronę liczę. Płomień 8-1. Jeszcze 2. Jeszcze 2. Jeszcze 1. Nie, ja mam tu Deluxe. Tak. PCP. Jest, przebiliśmy. 10 punktów dla skromnych bajkopisarzy. Poczekaj, musimy zniwelować wynik. Więcej niż jedno zwierzę, lama. Minus 5 punktów dla skromnych bajkopisarzy. Mamy, moi drodzy, rzeczywiście, wymieniłeś 19, powinienem dać ci 19 punktów, ale Tobiasz powiedział, że bardzo lubi, jak naciskacie przycisk nie wtedy, kiedy trzeba, więc podwaja punkty, 38 punktów dla skromnych bajkopisarzy. Uwaga, grupy, kolektywy rapowe w Polsce to m.in. 2-1-1, 5-5-2 Dębiec, B24, BOK, Chill Wagon, Dwa Sławy, Dixon 37, Firma Gang Albanii, Gib Gibbon, Skład Gramatik, Google Gang, Grupa Operacyjna, Hi-Fi Banda, Hembru, JWP, Kilas Group, Nagła, Tak Spawacza, Pektofonika, Płomień, Pocahontas, PDG Kartel, Problem, Ras Mentalist, Steel Banging, Slam Zata, Kandada, Sea, YFL, White House Records, Warszawski Deszcz, WSHR, Wzgórze, Japła, 3WW, Zip Skład. Dziękuję. Zajebisty freestyle, jak mordo. Lecimy. Licytacja numer 3. Wy zaczynacie. Wymień wszystkich polskich raperów, którzy zagrali w serialu lub w filmie, ilu będziecie w stanie wymienić? No ja jednego znam. A ty? Ilu? Dwóch. Przebijacie to? Trzech. Czterech. Pięciu. Pięciu. Sześciu. W filmie lub serialu, tak? Tak jest. W filmie lub serialu. Tak. A, no to sześciu. Przebijacie? Tak, siedmiu. Pas. Lecimy. Dobra. Siedmiu. Blokersi, od razu lecimy. Tak myślałem, że tak jest. Tak myślałem. Tede. Tak. Wienio. Tak. Bolec. Tak. No już mamy sześciu. Mamy sześciu. Bilon, BDS, Bonson, Cenę, Kiełbasa, Coach, Kali, Kubańczyk, Kaliber 44, Intrus, Mała. Sobota jeszcze. Nagła, Tak Spawacza, Jedker, Radoskur, Popek, TPS, Tede, Sobota, Wini, Walemar, Kasta, Wzgórze, Japa, 3, Wienio, między innymi 22. Bardzo podobał mi się wywiek z Blokersi. Sami. Był to film odhaczone. Tak jest. Ilu mieliśmy? Siedmiu? Okej, przebitka była na siedem. Musisz wymienić jeszcze jednego. Jatuzę. Tak. Teraz możesz nadrobić. Dupa. O STR, znamy twoje zamiłowanie do futbolu. Wymyśl żartobliwe hasło dotyczące Widzewa, które namalowałbyś na murze. Bardzo zabawne hasło na łódzkich murach. Zmieniamy. To będzie pochwalne hasło dla ŁKS-u. Hasło. Ale już wymyśliłem na Widzew. Dobra. Dawaj oba. Kocham beatbox i freestyle polski. To jest człowieku moja pasja. Powinienem narysować kółeczko, które oznacza, że się zawiesiłem, ale... A mówili, że raperzy nie kradną. Nie macie dla nich skoro... Jaracie szlugi?
15 punktów dla skromnego bajkopisarza za piękny rysunek na murze. 90 do 70 przed finałem, zaraz rozgrywka ostateczna. Wielki finał, czy wielki, okaże się. Le Roland Gamos. Gramy 3 sety. Ja podaję pseudonim rapera, a drużyna, która pierwsza naciśnie buzzer nie teraz, podaje ksywę rapera lub producenta, z którym podany przeze mnie nagrywał. Kolejna, przeciwna drużyna, kontynuuje łańcuszek. Mogą to być polscy, zagraniczni raperzy lub producenci. Ważne, żeby oznaczało to wspólny track. Kto pierwszy naciśnie przycisk, ten zaczyna. Czas na odpowiedź to umowne 10 sekund za każdy set. 20, powiedzmy, punktów do wygrania. Będę wam pomagał przy pierwszym, żebyście skumali, o co chodzi, ale myślę, że pójdzie łatwo, więc pytam, z kim nagrywał, współpracował Hada? Więcej niż jedno zwierzę, lama. Ze mną. Ale to nie my, to... Z Pichem. Pich. Teraz wy odpowiadacie, z kim nagrywał? Z Kaczorem. Włody. Kaczor z Włody? Nie. Możecie powiedzieć challenge? Zabrali. Challenge. Challenge. Sprawdzamy, czy był track Kaczora z Włodim. No kaczy nagrywał z Włodim. Kaczor nie kaczy. Ale podkręcona piłeczka, wow. Czy track Kaczor Włody istniał? Wiemy, że nie, z pewnych źródeł, ale musimy być w porządku wobec widzów. Sprawdzamy. No, raczej mamy tutaj kaczego niż kaczora, moi drodzy. Oczywiście, 20 punktów dla szybkich głupot, oczywiście. To będzie trudniejsze wyzwanie dla państwa, z tego, co już rozmawialiśmy. Z kim nagrywał, współpracował Kizo? Dupa. Kizo. Odruchowo nacisnąłem. Z Okim. Z Okim. Możemy challenge'ować albo kontynuować łańcuszek. O co chodzi? O co chodzi? O co chodzi? Sojna. Słoń. Mikser! No to co wybieramy? Mikser! Floral Box. Teraz pomyślą, że wie. Floral Box. Góral! Góral. Ostry. Kocham! Ja ciebie też. DJ Khan. DJ Cube. O. Zeus. Podkręcony. Kosmateus. 5 punktów za szybkich głupot, za Jinxa. Zeus. No tak. PZ. PZ. Nun. Nun. Panda. Tak. Kret. Challenge? Ja jakby wiem, sprawdzamy track DJ Panda, Discret. Czemu jestem tak zrobiłeś? Pewien na 99,9%, że istnieje taki track. Discret, ja mam to co ty, plus DJ Panda. That's right, Discret, ja mam to co ty z DJ-em Pandą. Oczywiście istnieje taki track. 20 punktów dla skromnego bajkopisarza. To teraz, żeby podkręcić stawkę, ostatnia runda w tym finale będzie za 30 punktów. Żeby skromny bajkopisarz miał szansę wygrać tę rozgrywkę. I pamiętajcie, że kto przegra, to live'ik na Instagramie, 2 minuty nic nie mówi do kamery. Uwaga! Z kim nagrywał, współpracował, tworzył traki? Paluch. Dupa. Ze Słoniem. Nie! Podkręcona będzie. Mrokas. Podkręcił. iPhone to tam trzeba by ze składziku. Podkręcona. Gratuluję, kule. Brawo, no co ja ci mogę powiedzieć? Wiedział, co robi. No. Wiedział, co robi. Gratuluję. Dzięki. 30 punktów dla szybkich głupot. To był Red Bull Rap i Mat. Zobaczcie, jak ukarany zostanie skromny bajkopisarz. Ładnie podkręcone to było. Bardzo ładnie.